niecałe 1200 cm sześciennych pojemności, 160 koni i 130,5 Nm. To są dane techniczne motocykla, na którym mam wrażenie wzorowali się twórcy Benelli 502C. Cześć, jestem Łukasz i dzisiaj Wam przedstawiam kolejny motocykl, jakim tym razem będzie Benelli 502C. Ten wstęp oczywiście dotyczył danych technicznych Ducati Diavela, bo mam wrażenie, że twórcy tego motocykla się na nim trochę wzorowali. Trochę to widać w linii, trochę to widać w pozycji też, jaką zajmujemy na tym motocyklu i ogólnym kształcie. Natomiast dane techniczne Benka prezentują się całkowicie inaczej. Niecałe 500 cm sześciennych, czyli tutaj prawdopodobnie się załapiemy na kategorię A2, 48 koni i 45 Nm, albo odwrotnie, bo ostatnio mi się niestety te wartości cały czas mylą, natomiast nie są to wartości przynajmniej na papierze oszałamiające, natomiast też do tego nas już motocykle, zresztą nie tylko motocykle, ale dzisiaj się na motocyklach skupimy, przyzwyczaiły, że to co na papierze, to nie do końca jest to, co będziemy mieli w rzeczywistości. To nie znaczy, że te wartości są inne. Chodzi o odczucia, jakie płyną z jazdy. Jak dla mnie największą zaletą tego motocykla jest silnik. Silnik, który ma dwa cylindry w rzędzie, niecałe 500 cm sześciennych pojemności i 48 koni mechanicznych mocy i 45 Nm. Według danych technicznych na papierze można by było powiedzieć, że ten silnik jest za mały do tego motocykla. Natomiast nie jest tak źle. Motocykl waży 217 kg gotowy do jazdy, przynajmniej z tego, co mówi nam strona producenta. I rzeczywiście nie jest motocyklem ciężkim, mimo to, że z wyglądu jest masywny, jest całkiem długi, taki, no, sprawia wrażenie potężnego motocykla, to nie jest on aż tak ciężki, jak mogłoby się wydawać i ten silnik spokojnie do niego wystarcza. Nawet bym powiedział, że to jest tak zwany wystarczający plus. I tej mocy przez cały test jakoś nie odczuwałem braków. Jedyny moment, kiedy poczułem, że ten motocykl ma tylko tą moc, którą się legitymuje, to było bezpośrednie starcie z jakimś tam mocniejszym samochodem, kiedy potrzebowałem zmieścić się na lewy pas przedniego, a pan bądź pani, bo nawet nie wiem, kto był za kierownicą tego samochodu, nie chciał mnie tam wpuścić i to była taka głupia przepychanka, całkowicie niepotrzebna, ale wtedy dopiero byłem w stanie stwierdzić, że tej mocy jest tutaj mniej, bo tak w ciągłej eksploatacji, w takiej normalnej jeździe tej mocy nie brakuje, mimo to, że motocykla nie traktowałem w sposób jakoś mega oszczędny, to naprawdę fajnie, żwawo się przemieszcza. Przy okazji, dzięki temu, że on nie ma nadmiaru mocy, nie mamy problemu z uślizgami tylnego koła i możemy spokojnie odkręcać gaz, nie bojąc się, że nam ten tył ucieknie. Przynajmniej na suchym asfalcie, w tym też będą nam pomagały całkiem fajne opony, jakie są tutaj założone, czyli Pirelli Angel ST.
No i co? No silnik się dobrze wkręca, pracujesz z bardzo fajną skrzynią, natomiast co do skrzyni, a nawet nie samej skrzyni, bo skrzynia, tak jak powiedziałem, pracuje bardzo fajnie, bardzo przyjemnie i wbija biegi te, które my potrzebujemy, to niestety jest to kolejny motocykl, do którego jestem za niski. I to nie jest kwestia tego, że jestem do niego za niski z siodła samego jakiego takiego, bo jak na nim siedzę, zresztą za chwilę usiądę, to wam spróbuję to pokazać, jak na nim siedzę, to obydwie stopy mam w miarę stabilnie na ziemi. Natomiast jestem do niego za niski, bo mam za krótkie nogi i zmiana biegów jest tutaj troszeczkę wyzwaniem, szczególnie w butach sztywniejszych, twardszych. Natomiast sama skrzynia, tak jak powiedziałem, pracuje precyzyjnie, wbija konkretne biegi, bez żadnych opóźnień, bez żadnych dziwnych rzeczy, nie myli się, nie wbija tego, co nie trzeba. W obydwu stronach motocykla, wam to na przebitkach już spróbuję pokazać, mamy takie plastikowe osłonki dekli. Raczej bym tego nie postrzegał jako funkcję crashpada, tylko raczej jako ochronę naszych nóg przed nadmiernym ciepłem od silnika. Kurde, fajnie pomyślane. Nie wygląda to zbyt rewelacyjnie, bo ten plastik, nie wiem, czy on taki miał być, czy lekko sobie wypłowiał, ale funkcję ochronną spełnia. W nóżki nie jest zbyt ciepło, jak się jeździ. A mówię, traskę strzeliłem. A jak już jesteśmy przy skrzyni, przy skrzyni i zbiorniku. Jak już jesteśmy przy silniku i przy skrzyni, to można od razu wspomnieć o spalaniu i o zasięgu tego motocykla. I tutaj w tym metalowym, bo on jest metalowy, co jest już dzisiaj coraz rzadziej spotykane, w zbiorniku mieści się aż 21 litrów paliwa. I czy to dużo, czy to mało? Dużo, bo motocykl przy traktowaniu dosyć zdrowym, dosyć żwawym pali poniżej 5 litrów na 100 km. Teraz dla was zadanie z matematyki. Po 250 km zatankowałem 11 litrów paliwa. Więc sobie każdy może wziąć kalkulatorek i policzyć, ile to wychodzi. Natomiast jest to poniżej 5 litrów. No to całkiem sporo poniżej tych 5 litrów. I to bardzo fajnie, bo daje nam to duży zasięg. Na tym zbiorniku, jeżeli uwierzymy producentowi w objętość zbiornika litrażową, to mamy 400 km zasięgu, taką lekką ręką. Tylko czy te 400 km jest nam potrzebne? Czy nie będziemy częściej próbowali zjechać na stację? Jeżeli pomyślimy o tym, żeby pojechać tym motocyklem w dalszą trasę, ja tym motocyklem zrobiłem sobie taką traskę 300 km praktycznie ciągiem, to jest to możliwe, ale jeżeli przyjmiemy kilka założeń ułatwiających nam życie, czyli jest to wycieczka z kartą kredytową bądź samym plecakiem, bądź wymyślimy jakiś sposób na montowanie bagażu tutaj, bo jak gdyby on jakoś szalenie nie jest do tego przygotowany, chociaż podejrzewam, że jakieś stelaże pod kuferki, nie kuferki i tak dalej, czy nawet zamiast tego śmiesznego małego oparcia, które jak dla mnie jest komiczne, można sobie jakiś kuferek zamontować i z tym jechać, to powinniśmy przyjąć jeszcze jedno założenie, żebyśmy dobrze wspominali tą podróż. Powinna być to jakość drogi. I to powinna być dobra jakość drogi, bo jeżeli wybierzemy się na przejażdżkę drogami kategorii drugiej, bądź nie daj Boże trzeciej, to niestety skok tylnego zawieszenia nasz kręgosłup potraktuje bez litości. Z tyłu mamy 50 mm skoku, to jest bardzo niewiele. Dosyć sztywno też jest ten tylny amortyzator zestrojony, przez co wszystkie wibracje dostajemy po kręgosłupie i wszystkie nierówności dostajemy po kręgosłupie, ale też dzięki temu na drogach kategorii pierwszej bardzo fajnie się ten motocykl prowadzi. Przód też jest całkiem przyjemnie zestrojony, on ma co prawda już wyższy skok, ale jest dosyć daleko wysunięty, więc też nie amortyzuje to wszystko tak dobrze, żebyśmy czuli się komfortowo na nierównej drodze. Na równej drodze możemy spokojnie szaleć i spokojnie iść po zakrętach, bo on pozwala na bardzo fajne i bardzo dynamiczne skręcanie. I tak jak wam powiedziałem, naprawdę po zakrętach i po równej drodze ten motocykl prowadzi się bardzo przyjemnie. Ten silnik pozwala mu na naprawdę żwawe się rozpędzanie do tych 130-140 km na godzinę. Nawet jak będziecie chcieli na niemieckiej autostradzie polecieć 160, to da się. I w komforcie podróżowania też wam przy okazji mogę wspomnieć, że ta lampa, która nie jest żadną owiewką ani niczym takim, jest notabene paskudna jak dla mnie, sprawia, że w połączeniu z tym, że siedzimy dosyć nisko i głęboko w motocyklu, do 130-140 na godzinę ten wiatr tak naprawdę nie przeszkadza. Oczywiście mówimy o w miarę bezwiecznych dniach. Jak będzie mocniej wiało, pewnie będziemy bardziej czuli, ale to też nie jest motocykl stworzony do tego, żebyśmy non-stop gnali przed siebie, ile fabryka dała, tylko do raczej spokojnego cruisingu i w
wpadnięcie w jakieś fajne, przyjemne winkle. Naprawdę jestem zaskoczony, jak ten motocykl się prowadzi po winklach. To dla mnie jest coś niesamowitego, to może przesada, ale biorąc każdy motocykl na testy, mamy jakieś założenia, przynajmniej ja tak mam, że mam jakieś założenie, z jakimś nastawieniem konkretny motocykl odbieram i ten motocykl prawie we wszystkich moich założeniach się nie sprawdził. W sensie takim, że zakładałem, że będzie dużo gorzej, że będzie się gorzej prowadził, że będzie bardziej niewygodny, że będzie bardziej taki tandetny, bo niestety to może bardzo mylnie nas prowadzić w markę Benelli, która jest w tym momencie z kapitałem azjatyckim, nazwijmy to w ten sposób, bo ten motocykl jest niedrogi, bo to jest niecałe 26 tysięcy złotych i jak za motocykl na kategorię A2 mamy całkiem dużo. I może to nas zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem słabo wykonane i wykończone. Na ten moment powiem Wam szczerze, że nie uważam, żeby ten motocykl był słabo wykonany. Ma oczywiście jakieś drobne rzeczy, typu nie wiem, jakieś przewodziki, takie kostki trochę na wierzchu mogły być ładniej schowane. Takie duperele, to są takie małe zaniedbania. Podnóżki się w trakcie jazdy te pasażera rozkładają. To są takie drobiazgi, no i coś wpada w rezonans, ale ogólnie we wszystkich bękach coś wpada w rezonans, a nie tylko w bękach, więc myślę, że to możemy sobie spokojnie darować i ta cena jest naprawdę adekwatna. I jak dla mnie osobiście, to jest adekwatna cena za ten motocykl i jest zaskakująco dobrze. I tak jak Wam mówię, trochę się obawiałem, komfort też jest dużo wyższy niż się spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. No, to tylne zawieszenie zachowuje się tak, jak się spodziewałem. Bije wszystko po kręgosłupie, to jest też trochę wymuszone pozycją. Cóż zrobić? Tak jest. Po prostu i albo to polubimy, albo nie, albo będziemy rozsądni wybierać drogi dojazdu, albo to nie jest motocykl dla nas. Natomiast jeszcze co do tego, jak się tym jeździ i podróżuje, ważna rzecz, którą powinienem Wam nadmienić. Kanapa. Kanapa jest duża, kanapa jest głęboka, kanapa jest mięsista, mięciutka i wygodna. Jedyna rzecz taka, tak naprawdę, jaką mogłem kanapie zarzucić, to jest to, że po około 50 km zaczyna pomału drętwieć tyłek. I on sobie tak drętwieje, odpuszcza. Nie wiem, czy to wina tyłka, czy kanapy, ale na większości motocykli tego nie spotkałem. Natomiast jak jeździłem dużymi skuterami, to coś takiego mnie spotykało. Może to jest sposób po prostu siedzenia, że w moim wypadku nogi do przodu powodują mrowienie tyłka. Nie wiem, natomiast jest to do przyzwyczajenia i to sobie tak mija. To nie jest tak, że zacznie nas mrowić po 50 km i już całą trasę, przynajmniej mnie, mrowi. Nie, jest całkiem spoko. Jak już jesteśmy przy mrowieniu, ten silnik, czy on wibruje? Wibruje, ale nie są to wibracje, przynajmniej dla mnie. Ja jestem przyzwyczajony do dużych silników V2, jeszcze starej generacji, jak gdyby to jest moja miłość i ja je kocham, to w motocyklach bardziej takich usportowionych, czy coś takiego typu, nie wiem, VTR-y, Monstery stare i tym podobne rzeczy. I te silniki się trzęsły. Tak, te się trzęsły, ten w porównaniu z nimi się praktycznie w ogóle nie trzęsie, natomiast on mrowi, on delikatnie wibruje, co najbardziej tak naprawdę odczujemy w lusterkach. Bo one w pewnym zakresie obrotów niestety wibrują na tyle mocno, że niewiele w nich widać, natomiast nie jest to cały czas, trzeba sobie ten moment wybadać, co niestety jest dosyć ciężkie do wskazania Wam w tym momencie konkretnego zakresu, bo to jest akurat wada, którą Wam powiem. Wyświetlacz. Wyświetlacz to jest dokładnie ten sam wyświetlacz, co był w 302S Benelli i tak jak Wam też wtedy wspominałem, w pełnym słońcu nie widać nic, kompletnie nic. Nie dość, że wyświetlacz się słabo świeci, w sensie nie ma mocnego podświetlenia, to jeszcze jest pokryty jakimś słabej jakości materiałem, który odbija wszystkie promienie słoneczne. Nie widać totalnie nic. Poza tym jest też skąpy w informacje i nawiązując do tego, że nie jestem w stanie Wam wskazać wibracji, w jakim zakresie lusterka wibruje, to działa z opóźnieniem. To znaczy, jeżeli się zatrzymamy, to prędkość mnie zazwyczaj jeszcze pokazuje jakąś prędkość. Jeżeli zmieniamy bieg i nie dodajemy już dalej gazu, czyli nam powinny obroty spaść, one jeszcze na chwilę rosną, bo coś mu po prostu nie gra, coś mu nie pasuje. Jest taki bardzo opóźniony, to będzie złe słowo, jest bardzo powolny i reaguje z takim opóźnieniem.
i ma też mało informacji, tak jak Wam wspomniałem, bo informacje, które tutaj dostajemy, jest na szczęście godzina, ale ani ja nie wiem, jak ją ustawić, ani mam wrażenie, że w Benelli chyba nie wiedzieli, jak ją ustawić, bo to już jest kolejny motocykl Benelli, który odbieram i w środku dnia mam środek nocy, a w nocy mam środek dnia, jeżeli chodzi o godzinę. I to bardzo zbliżone godziny są, więc nie wiem, o co chodzi. Natomiast poza tym zegarkiem, który jest bezużyteczny, mamy też wyświetlacz biegów, pokazuje nam aktualny bieg i to akurat działa dobrze, pokazuje nam te właściwe biegi i nie zasypia, w sensie nie robi tego za wolno, za późno, za słabo, za źle, cokolwiek, niepotrzebne skreślić, tylko robi to adekwatnie na dany moment. Co do kolejnej rzeczy wyświetlacza, wyświetlacz nam pokazuje prędkość i obroty, tak, to jest to, co powiedziałem, natomiast pokazuje z opóźnieniem, pokazuje nam temperaturę wskaźnikiem paskowym, temperaturę płynu chłodzącego i wskaźnikiem paskowym pokazuje nam ilość paliwa. Zresztą teraz mam dosyć śmieszną sytuację, bo teoretycznie mam co chwilę rezerwę albo brak rezerwy. Rezerwę albo brak rezerwy. W zależności jak skręcę, jak stoję, jak jadę. Śmieszne. Ale jest kontrolka rezerwy. No i co? I to wszystko chyba na wyświetlaczu. A, i dwa przebiegi dzienne i przebieg całkowity. O, no. To tyle z wyświetlacza i jego wad. No i co? Będziemy szli dalej z wadami. Siedzenie pasażera. Nie sądzę, żeby znalazł się pasażer, któremu byłoby na tym siedzeniu wygodnie i odczuwałby tam komfort podróżowania, pomimo tego, że siedzonko jest oparciem, to oparcie jest dosyć małe, trochę ratuje sytuację, ale nie na tyle, żebyśmy czuli tam jakiś komfort i siedzenie jest samo w sobie małe. Na szczęście siedzenie można zdjąć i podejrzewam, że aftermarket, jeżeli nie Benelli samo w sobie, to aftermarket wymyśli już jakieś śmieszne nakładki, żeby było miło, żeby było przyjemnie. Więc tak jak mówię, siedzenie pasażera już raczej średnio komfortowe i nazwałbym je wadą, ale jestem w stanie zrozumieć, czemu ono ma taki kształt, ma się wpasowywać w linii i co do linii pasuje bez tego, Boże, okropnego dla mnie oparcia. Wiem, nie jestem może jakimś guru stylistyki i kimkolwiek, żeby o tym się wypowiadać, co powinno być ładne, co powinno być brzydkie, albo co jest kanonem, a co jest poza kanonem. Natomiast dla mnie osobiście to oparcie jest paskudne, tak samo jak paskudna jest przednia lampa. Siedzenie już było, oparcie już było, notabene oparcie jest brudne, bo zahacza się o niego butem przy zsiadaniu. Przynajmniej ja zahaczam, bo na tym motocyklu wsiada się przedziwnie, naprawdę wsiada się przedziwnie. Dobra, Wam przy okazji pokażę, jak już o tym gadamy. Może nie tyle, co wsiada się przedziwnie, co to tylne siedzisko jest dosyć wysoko. Żeby dobrze wsiąść, musimy się tutaj nakombinować troszkę. O. Teren ogólnie działa trochę na moją niekorzyść w tym momencie, ale mam nadzieję, że mi się uda to pokazać też. I przez to, że to jest wysoko, dosyć dziwnie się wsiada, jeszcze dziwniej się zsiada, natomiast jak już siedzimy, jest całkiem spoko. Poza jedną rzeczą, do której jestem za niski, to Wam chyba zaczynałem wspominać przy omówieniu dźwigni zmiany biegów, że jestem do tego motocykla za niski. I to jest moje za niski. Tak jak jeszcze jedziemy w trampkach, to jest w miarę znośnie, przynajmniej jak ja jadę w trampkach jest w miarę znośnie, bo jestem w stanie w miarę dosięgać, to w butach sztywnych motocyklowych już robi się ciężko, żeby nogę na tyle wygiąć w sztywnym bucie, żeby wcisnąć hamulec. Dodatkowym utrudnieniem jest zmiana biegów, bo ta dźwignia jest dokładnie w tym samym miejscu i dźwignia hamulca i dźwignia zmiany biegów jest dokładnie w tym samym kształcie, jest identyczna, jest w identycznym miejscu i dlatego mogę Wam to spokojnie pokazać na scenie. Trzeba w bardzo specyficzny sposób pchać nogę pod spód, gdzie znowu w trampkach jeszcze jako tako da się zrobić, ale nogę mam za krótką i bardzo często musiałem kombinować, jak to zrobić, parę razy po prostu bokiem buta zmieniałem biegi, to w butach sztywnych już jest lipa. Da się to zrobić, ale nieprzyjemne i noga po dłuższym czasie boli. A teraz siadanko. O. I też właśnie trzeba uważać, żeby kanapy sobie nie pobrudzić, nie porychlować wszystkiego. Udało się, nic nie zepsułem. Motocykl nadal stoi, mikrofon nadal nagrywa. Chociaż bambuko mnie nie zrobił dzisiaj znowu. To jest jako taka wada, przeszkadzajka, może nie jakoś coś strasznie poważnego. Nieregulowana klamka sprzęgła, no słabo. Jak już jest hamulec, to mogłoby być sprzęgło, byłoby naprawdę fajnie, byłoby kompletnie i jeszcze bardziej by stracił poczucie taniości. A tak to trochę to tak
Wibrujące lusterka, to już Wam mówiłem przy okazji wibracji od silnika. I co jeszcze z wad? Jak dla mnie wadą są te crashpady. One jak gdyby są fajnie, że są, bo pomogą nam ochronić w razie jakiegoś nieprzyjemnego i niezapowiedzianego paciaka. Natomiast są brzydkie. Mi osobiście też nie pasują do koncepcji motocykla. Motocykl cały jest w obłych kształtach, a to jest w kształtach ostrych. No ale cóż, nie wnikam, nie krytykujmy już designerów, przecież to włoscy designerzy robili, więc nie psujmy ich roboty. Sami potrafią to zrobić najlepiej. Dodatkowo na pochwałę zasługują moim zdaniem hamulce. To nie są hamulce rewelacyjne, ale to jest hamulec dobry plus. Tak bym go określił. Dwie tarcze z przodu w standardzie, w stalowym oplocie. Naprawdę przyjemnie to hamuje, zaskakująco dobrze. Spodziewałem się przy tej konstrukcji pojazdu, że dużo bardziej trzeba będzie przedni hamulec wspomagać tyłem, natomiast przód w większości sytuacji spokojnie wystarcza. Troszeczkę jak sobie dodamy tyłu, to po prostu już jest wtedy całkiem przyjemnie i całkiem ciekawie i dużo skuteczniej. ABS też nie jest zbyt nachalny, nie wtrąca się za wcześnie. Tutaj też ma dosyć dużo roboty, jeżeli chodzi o przednie koło, przez właśnie tą konstrukcję. Natomiast działa i tak dużo później niż się spodziewałem, że będzie musiał działać. To powiem w ten sposób. I jak już działa, to on działa dosyć szybko sobie próbkuje i bardzo szybko popuszcza i blokuje koło, tak? Tył zachowuje się identycznie. Co prawda przez to, że nie można komfortowo tej stopy, ja nie mogę ułożyć, on jest troszeczkę trudniej wyczuwalny, ale mimo wszystko dobrze. Dobrze ten motocykl hamuje. To nie są hamulce, które nazwałbym rewelacyjnymi, ale są po prostu dobre. Z plusem są też dobrze dozowalne. Ta klamka przede wszystkim nie jest takim ciastem, tylko ona jest sztywna. Ja lubię sztywne hamulce. Lubię czuć, co robię. Nie lubię, jak ten hamulec jest taki z ciasta. I mówię, są dobrze dozowalne, dobrze wyczuwalne. Dobrze czujemy, co się dzieje z przodu. Do czucia przodu też pomaga nam szeroka kierownica. I szeroka kierownica to jest jedno z pytań, które było z Instagrama. Ile szerokości ma kierownica? Od ciężarka do ciężarka 90 cm. Kierownica jest dosyć szeroka i tak jak w większości wypadków jest to dobre. Ona jest przyjemna, ona jest komfortowa, daje nam fajną pozycję, daje nam fajne sterowanie. Nie trzeba dużo sił używać do tego, żeby motocykl zachęcić do zakrętu, tylko bardzo, bardzo płynnie to wszystko się odbywa. Natomiast oczywiście ma swoją wadę, tak? Jeżeli potraktujemy ten motocykl jako motocykl na dojazdy do pracy, ta kierownica będzie utrudnieniem. Jest na wysokości niektórych lusterek samochodów, no i niestety to będzie nam przeszkadzało. To, że ma te 90 cm szerokości, też nie ułatwia roboty. Tam, gdzie będziemy mieli w miarę szeroką ulicę, dwa szerokie pasy i te pasy będą się w miarę szeroko rozstępowały, nie będzie dużych problemów, czy większych, czy dużych, jak zwał, tak zwał. Te problemy, to nie będzie aż tak trudne. Natomiast, jeżeli weźmiemy pod uwagę uliczki węższe, dwupasmowe, to niestety już nie jest tak łatwo, już nie jest tak przyjemnie, trzeba się trochę nakombinować i bardziej bym się skłaniał w szukanie alternatywnych dróg na danej drodze niż próbowanie na siłę przyciskania się między pasami. Co do ogólnie pytań z Instagrama, to poza kierownicą i jej szerokością było też pytanie o to, czy trudno jest się przyzwyczaić do jazdy nogami do przodu. I tak jak w życiu takim codziennym nogami do przodu nikt z nas by nie chciał jechać, to do takiej jazdy nogami do przodu jesteśmy w stanie się przyzwyczaić. I to całkiem szybko. 3-4 skrzyżowania i ja już szukałem podnóżków tam, gdzie one są. Nie musiałem, nie wiem, szukać. Nie myliłem się w sensie, gdzie mam nogę postawić. Na drugi dzień też 3-4 skrzyżowania i jest wszystko ok. Później już z automatu stajemy tam, gdzie trzeba. Jeżeli chcecie też zadawać jakieś pytania, żebym odpowiedział na przykład w filmach, testując konkretne motocykle, to macie do tego dwa sposoby. Albo sekcja komentarzy pod spodem i w miarę na bieżąco po filmie, po jakimś czasie jeszcze będę pamiętał co nieco o danym motocyklu, będę w stanie Wam o tym na to pytanie odpowiedzieć, bo być może czegoś nie zawarłem, czegoś zabrakło w filmie. Druga opcja to jest Instagram i tam po prostu pod zdjęciem konkretnego motocykla, o którym będę zaznaczał, że biorę do testów i czy macie jakieś pytania, tam wpisujecie pytania i postaram się na nie odpowiedzieć na filmie. Link do Instagrama macie oczywiście w opisie na dole. Szukam jeszcze wad, szukam jeszcze zalet, żeby Wam coś jeszcze więcej o tym powiedzieć. Wady. Motocykl cały jako taki nie ma zbyt dużo wad. To są raczej pierdoły, które go nie przekreślają. O!
żaby się rozrechotały. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Motocykl nie posiada wad jakoś specjalnie dużo. Większe z nich to są pierdoły typu, nie wiem, właśnie wibrujące lusterka, brzydka lampa, gdzieś tam rezonujące jakieś elementy w okolicach wydechu, no, notabene całkiem przyzwoicie brzmiącego. Jakoś strasznie, naprawdę. Słychać, że to nie jest duży silnik, ale nie brzmi ten wydech strasznie. Więc nie ma tak naprawdę ten motocykl zalet i kurczę, mi się naprawdę przyjemnie jeździło. Poza tą zmianą biegów to naprawdę było całkiem przyjemnie. I podsumowując, mam nadzieję, że uda się w miarę krótko podsumować. Motocykl do bólu poprawny, z paroma fajnymi rzeczami, które dają troszeczkę więcej radości, tak zwany dobry z plusem. Bardzo fajne hamulce, fajne zawieszenie, tylko troszeczkę za sztywne z tyłu, co powoduje bicie po naszym kręgosłupie, ale jest to też wymuszone przez pozycję. Motocykl z dużym zasięgiem, wbrew pozorom nie taki ciężki i całkiem przyjemnie skręcający i prowadzący się w ogólnym rozrachunku. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję, że te okoliczności, w których udało mi się ten film nagrać w dniu dzisiejszym, też Wam się podobają. Mam nadzieję, że natura zbyt wielu przykrości z dźwiękiem nam nie zrobiła i że dobrze było mnie słychać. Chociaż pewnie jak zwykle za długo wyszło, ale tutaj tak już jest. Filozofujemy, a właściwie ja filozofuję o motocyklach, a nie strzelam jak z karabinu. Chociaż czasem mi się zdarza. Benelli 502C i Łukasz dziękuję za obejrzenie i zapraszają na kolejne filmy. Dzięki, wszystkiego dobrego. Cześć.